zaczęliśmy, jeszcze zanim Państwo zaczęli nam towarzyszyć. No któraś z tych chyba, ta. Może. To tutaj. Karol Modzelewski, stand-uper, dzień dobry. Już jesteśmy na żywo. Tak, tak, wcześniej też byliśmy, ale to możesz się zapoznać z kamerami, bo to w sumie w studiu telewizyjnym ważne, prawda? Żeby tam generalnie follow the red light. Okej, okay, tak zawsze. Trafiłem idealnie, tak, witam serdecznie, uszanowanko. Ja się trzymałem i nie mówili, że źle, więc jakoś tam daję radę. Także to jest chyba metoda, która się sprawdza. To co, może obejrzymy coś? Jesteście gotowi, żeby pokazać coś? Żebyśmy sobie wspólnie obejrzeli. Tak, żebyśmy też w studiu słyszeli, dobrze? Bo Karol nie ma słuchawki. No to obejrzyjmy. No jakiś tam wybór króciutki tego, co się w Sejmie dzieje. Proszę Państwa, w Sejmie X-Koalic. Liczę na Was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasu Trybunału Stanu! Ma Pan 10 sekund, Panie was. Ministrze. Krajowa, a jak się boją Konstytucji! Dziękuję bardzo, panie ministrze. Panie marszałku, rotacyjny. Przepraszam bardzo. Rotacyjny. Przepraszam bardzo, ale otóż w tym momencie, panie ministrze, panie narusza pan powagę tej izby i jej organów. Ma pan 3 minuty na wystąpienie. W jakim trybie chce pan wystąpić, panie pośle? Marku Suski. Marku Susku. Przyzwyczajenie. Drugą naturą człowieka. Wszystko to jasne. Wysolutko tam mają. Dobre smaczki wybraliście, dobre, ale nie wszystkie. Tam jest tego dużo więcej. Nie, natomiast... jest, ale ledwo zaczęli, prawda? Bo 13 listopada X kadencja Sejmu. Będziecie teraz mieli mniej roboty czy więcej? To jest trudne pytanie, bo z jednej strony tej roboty będzie więcej, bo jest więcej materiału do przerobienia, do przeanalizowania, do przekazania ludziom, a z drugiej strony jest już dużo, dużo łatwiej, jeżeli chodzi o pisanie puent, bo nie trzeba pisać puenty, wystarczy pokazać Ziobrę, który udaje, że się śmieje, że to jest jego prowokacyjny śmiech. To był dość nerwowy, nie? Oni bardzo nerwowy. Oni, o tak, oni już wiedzą, co się będzie działo. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest, wczoraj się o tym dowiedziałem od znajomej, która jest nauczycielką, która rozmawiała ze swoją uczennicą w liceum, to jest bardzo ważne. I uczennica poinformowała ją, że ma 4 godziny okienka i dopiero potem zajęcia z nią. No i w takim razie nie chce jej się czekać i wraca do domu. Więc zapytała ją, no ale co będziesz robić w tym domu przez te 4 godziny? I ona autentycznie powiedziała, zjem coś i włączę sobie obrady Sejmu. Tak. Nastolatka. Tak. Srebrny przycisk na YouTubie. Już w tej chwili chyba dobija do 130 tysięcy subskrybentów. Ja chciałbym tylko też zwrócić uwagę na drugą rzecz, a mianowicie na to, że w tej chwili jesteśmy świadkami tego, że powstaje takie uniwersum sejmowe. Tak jak w Marvelu, dosłownie, jeden do jednego. Mamy wprowadzonych teraz bohaterów. Tak jak w Marvelu, pierwszy film wprowadzał Iron Mana, tutaj mamy pierwsze posiedzenie, które wprowadziło Szymona Hołownię. To jest ten bohater, który teraz będzie wprowadzał pozostałych. A przecież to jest dopiero pierwszy film. Teraz pojawi się kolejny. Będą komisje sejmowe, które będą rozliczały. A każda komisja, z tego co wiemy i pamiętamy, ma tendencję do tego, żeby wprowadzać kolejnych bohaterów i wybijać tych polityków, którzy chcą się wybić medialnie. Jesteśmy naprawdę na początku przepięknej drogi. No ale to kim tam w tym uniwersum jest Szymon Hołownia na przykład? Co to za bohater? No, Szymon Hołownia jest właśnie tym takim pierwszym, żebyśmy się też zrozumieli, ja nie jestem jego fanem. Ja nie jestem wielkim fanem Szymona Hołownia, nawet w ogóle nie jestem fanem. I byłem bardzo sceptyczny, ale z tego co zobaczyłem, to wygląda przepięknie. To jak przecież obrazek, gdzie Jarosław Kaczyński podchodzi do niego, wiesz, no to wyglądało tak, jakby poszedł do kogoś poprosić o 5 zł, albo plujesz na sąsiada z dołu od 8 lat, a teraz musisz iść do niego po cukier. No i jest takie zażenowanie i to, jak on go spławił z kwitkiem, obserwowanie tego, jak politycy, którzy od 8 lat rządzili, teraz nie próbują, ale nie potrafią odnaleźć się w rzeczywistości, gdzie istnieją jakieś regulaminy, gdzie istnieją zasady, gdzie istnieje kultura osobista. Przecież my teraz obserwujemy kulturę osobistą i my się nad tym rozpływamy. Przecież to powinno być standardem od dawna. Normal, tak. A my się rozpływamy nad tym, że niesamowite rzeczy się dzieją. Poza tym ja osobiście jestem gigantycznym antyfanem Przemysła Dajmy Więcej Papieża Czarnka. I tego, z jaką butą on cały czas podchodził do wszystkich, jak traktował innych. I teraz obserwowanie tego, jak on wychodzi, próbuje nadal być tym butnym, no bucem, no taka jest prawda. I okazuje się, że nie jest w stanie, no bo jest załatwiany, jest zbijany kulturą osobistą i szybką ripostą. No to jest poezja. Mhm. A masz jakieś top 3 ulubionych bohaterów Marvela? Mówimy o Marvelu, o sejmowych, tak? No taki wiesz, z tych Nie tylko bohaterów, są też antybohaterowie, to też muszą być, tak? Przecież tak. Brown, Mejza,
To są ludzie, którzy powinni nadawać, ale zza krat i od dawna powinni to robić, natomiast no... Z kogo najłatwiej się śmiać? Kogo najłatwiej parodiować, kogo udawać, kto daje najwięcej materiału, czy dawał do tej pory? Internetowi najłatwiej śmiać się z Janusza Kowalskiego. Z prostych powodów, no bo ma obsesję na punkcie Tuska i kiedy ta obsesja znikła, no to teraz nagle okazuje się, że trzeba znaleźć kolejną. Natomiast ja bardzo lubię śmiać się z Czarnka, a to głównie dlatego, że jeżeli przyjrzeć się bliżej, to jest naprawdę negatywnie, ale fascynująca postać. To jest człowiek tak zakochany dla siebie, znaczy w sobie, do tego stopnia jest zakochany w sobie, że przecież jego biuro ma oddzielne pomieszczenie, żeby pomieścić jego ego. To jest człowiek, który, zapomnieliśmy o tym, ale przez długi czas mówił o sobie w trzeciej osobie. To jest zaburzenie psychiczne. Mówienie o sobie w trzeciej osobie. Jeżeli Czarnek siedzi i mówi, no przecież Czarnek mówił o tym, przecież to brzmi jak absurd, który... O, znaria. Ale uwaga, trochę tak mówi prezydent i trochę tak mówi Hołownia. To znaczy, że wszyscy są w jakimś stopniu zaburzeni. Aha. Andrzej Duda to jest... Dobra, on jest najfajniejszy do wyśmiewania, dlatego że po pierwsze sam dostarcza materiały, ale po drugie on jest taki kolega, którego zapraszasz na boisko, żeby zagrał z tobą w piłkę. Nikt nie chce grać z nim w piłkę, wszyscy mu plują do kanapek, ale wiedzą, że trzeba go zaprosić na boisko, bo on jeden ma piłkę. I to wygląda tak przezabawnie, kiedy oni wszyscy starają się jak mogą okazywać mu pozorny szacunek, nikt go nie traktuje poważnie, w żadnej formacji i nadal on w to wszystko wierzy. To on w oczach ma naprawdę, on jest jak taki kociak, którego wiesz, który pochodzi do domu i nikt go nie chce, ale szuka adopcji i tak szuka akceptacji. W tych oczach jest tyle wiary w to, że mu się uda. A Donald Tusk? Oj, Donald Tusk jest postacią specyficzną. Nikt go nie lubi. Właśnie to jest też ciekawe, że ludzie na niego głosują, mają świadomość tego, że tylko on potrafi to wszystko zebrać do kupy. No bo żyjemy w kraju, który jest, no, mamy mentalność słowiańską, potrzebujemy mieć nad sobą kogoś, kto nam powie, dobra, to idziemy tam i jest wodzem, tak? Dlatego między innymi Kaczyńskiemu cały czas się udaje. A z Tuska ciężko też się śmiać, no bo on nie ma właśnie czegoś takiego swojego czegoś. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Jakiejś takiej cechy, którą można wyolbrzymić, no bo na tym też polega komedia, że wybierasz coś, wyolbrzymiesz, to jest jeden z rodzajów komedii, a on... To teraz będzie trochę łatwiej. Znaczy, można się czepiać tylko tego, że jest rudy, no ale to na litość boską. No. W ogóle ciekawostka a propos rudych. Ostatnio chciałem wygooglować, kto stworzył wizjer do drzwi. Judasza, po prostu. I okazuje się, że kiedy wpisujesz w Google tą frazę, to Google często podpowiada to, co jest najczęściej dopisywane przez innych ludzi. I pierwsze, co było na samej górze, to było, czy ktoś widzi, że ja widzę, że ktoś widzi przez Judasza. Drugie, czy w Judaszu można zamontować kamerę. I trzecie, czy Judasz był rudy. My jesteśmy do tego stopnia uprzedzeni do rudych ludzi z jakiegoś niewiadomego powodu. To jest jedyne, czego można się przyczepić do Tusk, tak mi się wydaje. No dobrze, to trochę łatwiej może będzie z Tygryskiem, no bo wyobrażasz sobie Władysława Kosiniaka-Kamysza na jakiejś poważnej defilacie wojskowej? Albo wiesz, gdzieś wizytującego czołg? Misiewicz przecież był na delegacjach, bo Misiewicz przecież był, wsiadał do czołgów. No to każdy po Misiewiczu jest godny tego, żeby walczyć o dobry wizerunek polskiej armii. Przecież to był niezatopialny człowiek. To tyle, ile on... W ogóle młodzi ludzie tyle przegapili, tyle fajnych rzeczy było wcześniej. Misiewicz przecież przypomnijmy... Młodzi ludzie, którzy dopiero teraz się zainteresowali polityką. Tak, i to jest właśnie, to jest piekielnie ciekawa sprawa, a mianowicie to, że PiS po pierwsze za swojej pierwszej kadencji był w stanie zniechęcić młodych ludzi do polityki. Do tego stopnia, że ja naprawdę wiele razy słyszałem, że nie interesuje się polityką. Oni nie mieli świadomości tego, że polityka interesuje się każdym aspektem ich życia w sposób pośredni lub bezpośredni. Od ceny chipsów po to, gdzie pojedziesz na wakacje. I zniechęcili młodych ludzi perfekcyjnie do polityki. A pod koniec swojej drugiej kadencji takich zachęcili, że przecież setki tysięcy wychodziły na ulicę, a teraz wyszli do urn. I ja głosowałem wtedy za granicą, byłem w Holandii i to, ile Polonii wyszło, to było fenomenalne, to było tak budujące. I to nie byli ludzie, którzy przyszli głosować na PiS. Także zrobili fenomenalną rzecz. Najpierw zniechęcili ludzi, a potem wyciągnęli ich z domów. A Mateusz Morawiecki? Oj, Mateusz Morawiecki, on jest teraz jak dziewczyna, która nie ma z kim iść na studniówkę, a więc obdzwania wszystkich kuzynów i jest niezręcznie. To już nawet nie jest etap, czy chcesz coś za Iwonę, tylko to już jest fotowoltaika. O Jezu Maria, zastanawiam się, gdzie jest granica upokorzenia do tego człowieka, kiedy w końcu zrozumie, że nikt go nie chce, jest tą brzydką dziewczyną, z którą nikt nie pójdzie na studniówkę. Przykro mi, ale musi zostać w domu sam i będzie oglądał zdjęcia od kolegów, koleżanek, no. To jest memiczny człowiek, tylko że memiczny w zupełnie inną stronę, bo nie, w ogóle im wszystkim się gdzieś przesunęła granica tego, co jest
co jest, gdzie jest granica żenady, gdzie jest granica tego, że słuchajcie, no to już, ludzie już widzą, o, wiadomości pierwsze przesunęły te granice żenady i wszyscy stwierdzili, o, czyli tej granicy nie ma. Granica jest już dla nich punktem, oni tej granicy nie widzą i biegną po prostu już, przekroczyli wszelkie poziomy żenady i idą dalej i widzą tego, to jest fascynujące. Jest jeszcze jeden polityk, którego niezwykle szanuję, cenię i lubię, mąż stanu, Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro, to jest ciekawy gagatek. Mnie ciekawi to, jakie on ma haki na wszystkich pozostałych, że jeszcze funkcjonuje. I dlatego, według mnie, czeka nas bardzo ciekawy okres, no bo przypomnijmy też, znaczy przypomnijmy, no agent Tomek zaczyna sypać. I sypie już Kamińskiego i Wąsika, tak. A za tym wszystkim jeszcze będzie przecież stał Ziobro. I dlaczego agent Tomek nie sypie Ziobry? On musi mieć on musi mieć cały klaser i Ziobro po prostu wstaje rano, otwiera klaser i patrzy na kogo on ma co i do kogo zadzwoni z informacją, żeby przestali się nim interesować. No ale w końcu ktoś otworzy ten klaser, kto kogo nie interesuje, to czy Ziobro na niego coś ma, czy nie. Będzie ci trochę brakowało PiSu? Rządu czego PiSu? Brakowało? No, oni teraz przejdą do opozycji, co oznacza w praktyce, że będą jeszcze bardziej krzykliwi. Bo teraz będą mieli argumenty za tym, że bo za naszych czasów to Małysz skakał dalej. Nie będzie mi ich brakowało, bo niestety będą dalej, tylko że będą teraz bardziej irytujący, bo dopóki jeszcze byli pijani władzą, no to byli jak taki wujek na imprezie. No, ma 3 promile, najgorsze co może zrobić, no to zapytać kuzynkę, czy już skończyła 18 lat, ale to machasz głową, dobra, to jest wujek Staszek, on tak ma, nie zwracajcie uwagi. A teraz wujek Staszek, no wujkowi Staszkowi teraz zabrano Passata i wujek Staszek teraz musi chodzić wszędzie z buta i wujek Staszek jest zły. I wujek Staszek będzie tą złość oznajmiał całemu światu na każdej rodzinnej imprezie. Co najlepiej byłoby, albo inaczej, najśmieszniej i najweselej byłoby zrobić z TVP teraz? Zostawić Danutę Cholecką. Ja już wpadłem na ten pomysł jakiś czas temu. Zostawmy Danutę Cholecką. Apeluję do kogokolwiek, kto będzie rozliczał TVP. Zostawcie Danutę Cholecką. Niech ona teraz siedzi przy tym swoim stoliku. Aha, tylko pensję trzeba zmniejszyć razy 5. Niech ona siedzi teraz przy tym swoim stoliku i czyta prawdziwe newsy. I po pierwsze, ja wiem, że to jest trochę sadystyczne, ale chciałbym patrzeć, co się dzieje w jej oczach. Czy tam zaczyna coś odżywać, jakaś prawda, czy zaczyna już obumierać sama w sobie i po prostu się z tym godzi. Także tak, zostawiłbym Danutę Cholecką, zostawiłbym TVP Info, wszystko zostawiłbym, jeżeli chodzi o nazwę, o logotypy i tak dalej. Wymieniłbym tylko ludzi, którzy mają robić prawdziwe newsy, a nie no kurczę, no to trzeba po prostu zatrudnić dziennikarzy. O, trzeba tam zatrudnić dziennikarzy i patrzeć na to, jak ci ludzie, starsi ludzie zaczynają zmieniać optykę patrzenia na świat przez TVP Info. No, ciekawy eksperyment społeczny by był. Ty lubisz Ordo Iuris, co? Tak, jestem wielkim fanem Ordo Iuris. Dla widzów, którzy nie są w temacie, Ordo Iuris to jest taka organizacja, z którą przekomarzamy się. Ja twierdzę publicznie, że są bandą degeneratów, moralnych karłów i hipokrytów i erotomanów. Oni twierdzą, że nie i nasyłają na mnie swoich prawników. I dostałem od nich, po tym jak opowiedziałem o ich drugim romansie, dostałem od nich 19-stronicowe wezwanie do usunięcia materiału z YouTube'a, wpłacenia 30 tysięcy złotych i przeproszenia ich. W odpowiedzi na to umieściłem ten materiał nie tylko na YouTube, ale też na TikToku, Instagramie i na Facebooku, żeby wiedzieć, że to nie jest poważna rozmowa. Zażądamy od nich 1,5 miliona rubli, żeby mieli łatwiej przeliczać. I przeprosin dla wszystkich polskich kobiet, że im włożą z butami w życie. No i od tamtej pory się tak przekomarzamy. I nie odbierają ode mnie telefonów. Zacznijcie od... Gdzie jest moja kamera? Gdzie jest Ordo Iuris? Cały czas tam, forum do lewej. Zacznijcie odbierać ode mnie telefony, Ordo Iuris, bo zacznę wysyłać listy. Niewywołany do tablicy, pisze Jerzy Kwaśniewski, gentleman z Ordo Iuris. Niewywołany do tablicy, to a propos najnowszych wydarzeń w Sejmie. Myślałem, że komentarz jakiś napisał. Nie, do ciebie nie jeszcze, ale może po tej rozmowie jest duża szansa. Tak, no zobacz. To jest artykuł na WP, ale co on napisał na Twitterze? Niewywołany do tablicy PiS postanawia zgwałcić etyczną wrażliwość posłów i elektoratu, uderzając w dotychczas wynoszony na piedestał nauczanie bioetyczne Jana Pawła II odnośnie godności człowieka i ludzkiego poczęcia. Kończy tweet tak. Co za pomysł, by na koniec ostentacyjnie odciąć się od korzeni. To w PiS uderza. Tak, tylko że jeżeli chodzi o etykę, to Ordo Iuris ma takie samo prawo mówić o etyce jak żół spod dworca o karierze zawodowej. To nie są ludzie, którzy w ogóle powinni w jakikolwiek sposób się odnosić do etyki. Ciekawi mnie, bo oni teraz bardzo, bardzo, bardzo mocno mają ciśnienie, mają ogromne ciśnienie na pozyskiwanie środków, dlatego że za chwilę zaczną im te środki być odcinane przez te poszczególne instytucje państwowe.
I ja dostaję też ich mailing, wewnętrzny, ich mailing, który rozsyłają do ludzi, czyli newsletter. Dostaję od nich newsletter. Co? Czytasz sobie? Tak, tak, czytam. To jest wspaniała rozrywka. Przy czym to jest tak, że fenomenalne też jest to, że mają na przykład wpis o Dniu Zmarłych, o Dniu Zadusznym. Wpis, który powinien być stonowany, który powinien być dostosowany do okazji, do sytuacji. I co czwarte zdanie jest: daj nam pieniądze, daj nam pieniądze, daj nam pieniądze, daj nam pieniądze. No dosłownie żół spod dworca ma więcej godności niż prezes Ordo Iuris. Dlatego nie powinni się wypowiadać na tematy żadne, oprócz tematów na przykład prawnych, bo mają prawników, spoko, niech się tym zajmują, ewentualnie tematów okołoreligijnych, to też spoko jak najbardziej. Z pozostałych niech się wycofają z godnością, zanim zrobią z siebie jeszcze większych dzbanów. Na koniec, jak sobie tak obserwowałem, to jak się pięknie satyra szeroko rozumiana rozwijała w ostatnich latach, to pomyślałem sobie, że my po pierwsze jesteśmy dowcipnym rodem, po drugie wracamy chyba trochę do czasów słusznie minionych niestety, kiedy satyra, dowcip, kabaret na tym wysokim poziomie to był jakimś takim wentylem bezpieczeństwa w czasach komuny, kiedy ludzie mieli tak szaro i ponuro, że śmianie się z tej rzeczywistości było jedynym rozwiązaniem. I jak sobie oglądaliśmy ostatnio wysyp różnych memów, różnych portali, różnych profili na różnych portalach, które robią sobie jaja, powiedziałem, kręcą beka. Nie jest. Ja też jestem boomerem. Ty też jesteś boomerem. Ja też jestem boomerem. To jest jakiś sposób na zachowanie psychicznej równowagi, nie? Oczywiście, że tak. I to też często słyszę od ludzi, od moich widzów. Newsy bez wirusa polecam serdecznie na YouTubie. Bardzo często słyszę od swoich widzów i czytam komentarze, że to jest dla nich wentyl bezpieczeństwa. W związku z tym, że sami starają się unikać polityki, ale nie dlatego, że to są widzowie, to są ludzie, którzy twierdzą, że polityka mnie nie interesuje. Po prostu ich do tego stopnia irytuje, że nie są w stanie wejść w ten świat, zrozumieć, co się w tej chwili dzieje, bo jak zaczynają słuchać jednego, drugiego, trzeciego polityka, to już mają taki mindfuck, że nie wiedzą, w którą stronę iść, mają dosyć, po prostu są na wyparciu. A jeżeli to jest podane im w sposób lekki, tak jak u mnie, przyjemny, ale merytoryczny, jednocześnie łatwy i określone to jest jakimś żartem albo nawet lekkim językiem, to jest dużo mniejszy, dużo łatwiejszy próg wejścia w to, żeby się zainteresować. Ale to, o czym mówisz, to tak, absolutnie, to się też bardzo często pojawia. Czyli argument, że to jest wentyl bezpieczeństwa, bo widząc to, co się dzieje, no, mimowolnie generują w sobie agresję i to gigantyczną, czy tam złość, powiedzmy, żółć, jak zwał, tak zwał. I dopiero kiedy zobaczą, że można się z tego wszystkiego też pośmiać, trochę schodzi. To trochę schodzi, oddychają głęboko i dochodzą do wniosku, że okej, dobra, to wrócę za chwilę, dowiem się, co się teraz dzieje. Plus to też pokazuje nam, że my wcale nie jesteśmy takimi, przynajmniej nie wszyscy, ponurymi smutasami. Oj nie, Polacy, w ogóle my Polacy mamy o sobie tak dziwnie złe mniemanie, już nawet nie mówię o smutasach, jest taka instytucja, portal, strona Patronite i poznałem właściciela Patronite'a, znaczy założyciela Patronite'a i w ogóle Patronite to jest taka instytucja, gdzie, instytucja, no nie wiem jak to nazwać, to jest miejsce, gdzie możesz wesprzeć jakiegoś swojego twórcę ulubionego albo kogoś, regularnymi wpłatami na przykład. Regularnymi wpłatami albo jednorazowymi. I opowiedział mi, skąd się w ogóle wziął pomysł na Patronite'a. Pomysł wziął się z tego, że jeszcze jako przyszły doktorant robił pracę a propos tego, jak ludzie się postrzegają, jak poszczególne narody się postrzegają. I okazało się, że Polacy postrzegają siebie jako ludzi, którzy są zamknięci na świat, są skąpi i nie chcą pomagać. Po czym okazało się, że jesteśmy w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o Europę, w pomaganiu. I to narzuciło mu właśnie ten pomysł, że może by spróbować coś takiego zrobić na szerszą skalę. Tak samo jeżeli chodzi o humor. Polacy mamy bardzo, znaczy mamy twarze, mamy te twarze takie strasznie poważne, takie cały czas wykute z kamienia. Ja często się łapię na tym, na przykład na występach na żywo. Naprawdę, to się zdarza praktycznie za każdym razem. Widzę człowieka na widowni, który siedzi cały występ stand-upowy, i ma taką minę, taką, no jakby siedział właśnie w biurze. Po czym pytam go po wszystkim, ale co się stało, co ci się nie podobało? Nie, no było świetnie. No to dlaczego? Dlaczego ani razu, wiesz, w ogóle nie zareagowałeś? A, bo ja tak mam. I tacy Polacy jesteśmy, no powinniśmy. Ja wiem, że jeżeli jako Polak wyjdziemy na ulicę i się uśmiechniemy do kogoś, to albo dzwonisz na policję, albo oglądasz się, czy to jest ukryta kamera, albo czy to, no czy na 80% jest to zboczeniec, wiadomo. A po prostu powinniśmy się więcej uśmiechać do siebie na co dzień. Bez powodu, o! To teraz creepersko wyszło, źle, przepraszam. To spróbuję jakoś inaczej, tak mimowolnie, żeby było. Karol Modzelewski, stand-uper, dziękuję. Dzięki. No mam nadzieję, że Państwo piszą tę rozmowę w odpowiedni nawias i że się przede wszystkim uśmiechnęli z rana, jeśli tak, zadanie spełnione.